więc spójrzmy teraz na podpunkt B, czyli tutaj także. Najpierw spójrzmy na wyraz wolny, czyli tym wyrazem będzie minus czwórka i wypiszmy wszystkie liczby całkowite, przez które ta minus czwórka będzie się dzieliła. Czyli minus 4 na pewno dzieli się przez minus 1 oraz przez 1, przez minus 2 oraz 2, przez minus 4 oraz 4. No i teraz musimy wybrać jedną z tych liczb, podstawić w miejsce x i sprawdzić, dla której z tych liczb otrzymamy 0. Czyli na początek ja sobie podstawię minus 1, czyli mamy tak. Minus 1 do potęgi czwartej, odjąć minus 1 do potęgi trzeciej, odjąć 2 razy minus 1 i odjąć 4. Czyli minus 1 do potęgi czwartej to będzie 1, minus 1 do potęgi trzeciej to minus 1, ale tu też mamy minus, czyli otrzymamy plus 1. Minus 2 razy minus 1 to będzie 2 na plusie i odjąć 4, czyli faktycznie 1 plus 1 to 2, 2 plus 2 to 4, 4 odjąć 4 to będzie 0. Czyli to oznacza, że my będziemy wykonywali dzielenie tego wielomianu przez dwumian x odjąć i podstawiamy minus 1, czyli minus i minus da nam plus, czyli x dodać 1. Ja tutaj oczywiście wybrałam sobie tą minus 1, ponieważ ja wcześniej sprawdziłam, że faktycznie gdy podstawimy minus 1, to otrzymamy 0. Czasami trzeba kilka liczb sprawdzić, żeby otrzymać tę, którą chcemy po prostu podstawić. No dobra, no to wykonajmy sobie dzielenie, czyli zapiszemy najpierw nasz wielomian, może gdzieś tutaj, x do czwartej odjąć x do trzeciej, odjąć 2x odjąć 4 i wykonujemy dzielenie przez x dodać 1. No kreska i po kolei. X do czwartej podzielić przez x to będzie x do trzeciej, no i mnożymy i zmieniamy znaki. X do trzeciej razy x to x do czwartej, czyli mamy minus x do czwartej. X do trzeciej razy 1 to x do trzeciej, czyli mamy minus x do trzeciej. Teraz redukujemy wyrazy podobne, czyli x do czwartej odjąć x do czwartej to będzie 0. Tutaj jak mamy same x, oczywiście to będą jedynki, czyli minus 1 odjąć 1 to minus 2x do trzeciej, odjąć 2x odjąć 4. No i po kolei minus 2x do trzeciej przez x podzielić przez x to minus 2x kwadrat, mnożymy. Minus 2x kwadrat razy x to minus 2x do trzeciej, czyli zapiszmy plus 2x do trzeciej. Minus 2x kwadrat razy 1 to minus 2x kwadrat, czyli zapiszemy plus 2x kwadrat. No i podkreślamy. Z tego otrzymamy 0. No i tutaj uwaga, nie możemy zredukować tych wyrazów ze sobą, bo tu mamy x w drugiej potędze, tu mamy x w pierwszej. Czyli to nie będą wyrazy podobne. Czyli to oznacza, że my sobie zapiszemy te wyrazy, które nam pozostały, czyli ten wyraz, ten oraz ten, w takiej kolejności, czy może powiedzmy w ten sposób, od potęgi najwyższej do najniższej. Czyli ja najpierw sobie zapiszę 2x kwadrat, następnie odjąć 2x minus 4 i znowu wykonuję dzielenie. Czyli 2x kwadrat przez x to będzie 2x. No i mnożymy. 2x razy x to 2x kwadrat, czyli zapiszmy minus 2x kwadrat. 2x razy 1 to 2x, czyli zapiszę minus 2x. Podkreślamy. No i to nam się zredukuje, a minus 2x odjąć 2x to minus 4x odjąć 4. Dzielimy, minus 4x przez x to minus 4. Mnożymy, minus 4 razy x to minus 4x, czyli zapiszmy plus 4x. Minus 4 razy 1 to minus 4, czyli zapiszemy plus 4. No i jeżeli wszystko poprawnie policzyliśmy, to musimy otrzymać oczywiście 0. No i zauważcie, że faktycznie tutaj wszystko nam się ładnie wyzeruje. No i teraz wiemy, że ten wielomian, który mamy tutaj, możemy zapisać jako pewien iloczyn. I to będzie iloczyn, już Wam zapisuję, w wyniku naszego dzielenia i tego dwumianu, przez który dzieliliśmy. Czyli mamy x do trzeciej,
odjąć 2x kwadrat plus 2x odjąć 4 razy x plus 1 i to będzie równe 0. No już jest troszkę lepiej, bo mamy nie czwarty, a tutaj najwyższym stopniem w tych nawiasach będzie stopień trzeci. No ale my byśmy chcieli jeszcze ten stopień obniżyć, czyli teraz tu mamy stopień trzeci. Jak będziemy mieli stopień o jeden niższy, czyli stopień drugi, to już ewentualnie możemy wykorzystać na przykład deltę. Czyli wykonajmy sobie jeszcze raz dzielenie. Czyli jeżeli spojrzycie, to tutaj naszym wyrazem wolnym będzie minus czwórka. Znowu wypiszmy sobie dzielniki całkowite, czyli minus 1, 1, minus 2, 2, minus 4 oraz 4. No i po kolei podstawmy. No ja sobie wcześniej sprawdziłam, że otrzymamy 0 wówczas, gdy w miejsce x podstawimy dwójkę. No to lecimy, sprawdźmy. 2 do trzeciej odjąć 2 razy 2 do potęgi drugiej plus 2 razy 2 i odjąć 4. Czyli 2 do trzeciej to będzie 8, 2 do kwadratu to 4, minus 2 razy 4 to minus 8, 2 razy 2 to 4, no i odjąć 4. No to faktycznie zauważcie, że tutaj otrzymamy 0, czyli to sobie podzielimy przez dwumian x odjąć i zapisujemy tę liczbę, czyli x odjąć 2. No i wykonamy dzielenie, czyli x do trzeciej odjąć 2x kwadrat plus 2x odjąć 4, dzielimy przez x odjąć 2. Na górze kreska, no i po kolei. Czyli tak, x do trzeciej podzielić przez x to będzie x kwadrat. Mnożymy i zmieniamy znaki. X kwadrat razy x to x do trzeciej, czyli zapiszmy minus x do trzeciej. X kwadrat razy minus 2 to minus 2x kwadrat, czyli dodać 2x kwadrat. Podkreślmy, tu mamy 0, minus 2x kwadrat plus 2x kwadrat to również 0, czyli nam pozostanie tylko ta część, 2x odjąć 4. 2x podzielić przez x to będzie 2, mnożymy, 2 razy x to 2x, czyli zapiszmy minus 2x, 2 razy minus 2 to minus 4, czyli zapiszemy plus 4, no i w sumie już po dzieleniu, no bo 2x odjąć 2x to 0, minus 4 plus 4 to również będzie 0. Czyli to, co mamy tutaj w nawiasie, czyli ten wielomian tutaj, możemy zapisać jako iloczyn w wyniku naszego dzielenia, no i tego dwumianu, przez który wykonywaliśmy dzielenie. Czyli zamiast zapisywać to, mamy x kwadrat plus 2 razy x odjąć 2, i razy x dodać 1, bo oczywiście to sobie rozpisaliśmy na te dwa nawiasy, ale jeszcze pamiętajcie o tym nawiasie trzecim, czyli mamy x plus 1 równa się 0. No i teraz mamy iloczyn trzech nawiasów. Po prawej stronie mamy 0, czyli każdy z tych nawiasów możemy przyrównać do 0. Czyli mamy x kwadrat plus 2 równa się 0 lub x odjąć 2 równa się 0 lub x plus 1 równa się 0. Stąd x będzie równe 0 odjąć 1, czyli minus 1. Tutaj mamy 0 plus 2, czyli dwójkę. Natomiast jeżeli spojrzycie tutaj, co prawda można wykorzystać deltę. Wówczas a wynosi 1, b wynosi 0, a c 2. No i wówczas gdybyście deltę wyznaczyli, obliczylibyście deltę, to by się okazało, że delta jest ujemna, czyli brak tutaj będzie pierwiastków, ale wystarczy, że spojrzycie. Zobaczcie, jeżeli weźmiemy sobie dowolną liczbę, jaka istnieje, nieważne, dodatnią, ujemną, 0, podniesiemy ją do kwadratu, to na pewno otrzymamy wynik nieujemny. Możemy otrzymać albo liczbę dodatnią, albo 0, nie ma innej możliwości. Jeżeli wówczas dodamy dwójkę, to tak naprawdę nigdy 0 nie otrzymamy. I tu także na pierwszy rzut oka widać, że to równanie nie ma pierwiastków, tak? Czyli nie otrzymamy stąd rozwiązań. Ewentualnie jeszcze możecie to zauważyć wówczas, gdy tę dwójkę przeniesiecie na prawą stronę. Wówczas x kwadrat to będzie 0 odjąć 2, czyli minus 2. No i teraz zastanawiacie się, jaką liczbę trzeba byłoby podnieść do kwadratu, żeby otrzymać minus dwójkę. No nie ma takiej możliwości, stąd w przypadku tego równania nie otrzymamy żadnych rozwiązań,
ale to oznacza, że to nasze główne równanie posiada dwa rozwiązania. To będzie rozwiązanie pierwsze, a to będzie rozwiązanie drugie, czyli x jest równy albo 2, albo minus 1.